W następnym parciu. Ok, jestem. I słuchajcie, lecimy dalej po naszym wielkim failu. Właściwie po moim wielkim failu. A już mi się kontrolki pomyliłem. Dobra. Czy ja właśnie zapisałem? Co to za komórka? No nie wiem. Nieważne. W każdym razie teraz postaram się tam nie zginąć. Nie no. Żeby zrobić coś takiego, to naprawdę trzeba się postarać. Ja już z góry ogólnie założyłem, że ten odcinek zakończy się w trzech partach, więc być może będzie tak, że ten odcinek będzie cholernie długi, może nawet 30 minut, jeżeli bardzo się zakręcę w tym miejscu. Ostrzegam. Jeżeli ktoś nie ma wystarczająco czasu, to obejrzyjcie sobie odcinek innego dnia. Okej. Jakoś średnio mi się mało widzi. Ale jest... Nie za fajnie mi się widzi nagrywanie tego jeszcze raz. No trudno. Że kiedyś chcę dokończyć tę część, to wypadałoby. Są szczurki. Co mi żresz? Aha, wpadłem do wody, super. Dobra. I teraz czekajcie, muszę zobaczyć, co ja mam, czego ja nie mam. Gdzie ja skinąłem w takim układzie? Bo już teraz... Moment. Jedne drzwi otwarte, to ja musiałem zginąć przy drugich. To tutaj chyba... Tak, tutaj użyłem, to widzę. Nie byłem? Nie no, tu byłem. Dobra, wiecie co, już mi się naprawdę pieprzy to. Ja zginąłem po tym, jak wypompowałem tę wodę. Kapitanie, po co, że ja ją wypompował? To już nawet nie pamiętam. A pamiętam, dobra. Dobra, w ogóle moja siostra siedzi za mną i ogląda program o mordercach. Okej. Ale jest tak, wiecie, zajęta tym, że... Daje, że nie słyszy. I mamy złoty klucz. No i teraz wystarczy wodziankę wypompować. Ej, no to dobra, aż tak daleko to ja nie zaszedłem. Od śmierci. Myślałem, że jakoś gorzej będzie. Coś to jeszcze nie jest koniec planszy, ponieważ tam jeszcze potem się błąkamy w jednym miejscu. W ogóle mam nadzieję, że wszystkie sekrety zdobyłem. Patrz, dźwignią. I teraz słuchajcie, musimy zejść ostrożnie. Uwaga, mnie! O, super. Nie będę ryzykował skokiem na główkę teraz z takiej wysokości, bo... Chociaż czekajcie. Nie, dobra, stąd. Ja pierdolę. Nie, tu idą na mnie potwory. Wolę je zabić, naprawdę, bo tam będą mi tutaj... Jakim cudem on mnie tutaj zeżar, bo ja tego nie rozumiem. Teraz możemy się lepiej przyjrzeć tym dziwnym figurkom. No mają czaszki otwarte i mózgi widać. I dziwne to jest. Okej. No i teraz możemy sobie swobodnie wypłynąć. Sobie przekręgosłup rozprostować. Co inaczej posiadam? Dlatego mi... Głos mi skacze! Tego miejsca, którego wam mówiłem. Właśnie tutaj. Czy to nie tutaj? Aha, to i tutaj, okej, super. Do miejsca obok, w takim układzie. Do którego właśnie mówiłem, że trzeba wodziankę odpowiednio wypompować.
Aha, to trzeba z innej strony dojść do tego? Aha, genialnie. Czy jednak jeszcze chwilkę tutaj posiedzimy, niestety. Bo stąd przecież nie dojdziemy, nie? Świetnie. Okej. Okay. W ogóle mikrofon włączony, włączony. Zaczekajcie, skąd tylko drzwi zamknę. No dobra, bo nagrywam. Okej, okay, już jestem. Gdzie ja miałem pójść teraz? Aha, tutaj, dobra. I lecimy. Zastanawiam się, jak oni zrobili ten dźwięk tego jak to ona zjeżdża po tym. Kurde, no. Najprawdopodobniej we środę pojawi się nowy odcinek z Alicji. Klatki spadają? Dziwne. Nowy odcinek z Alicji i... z... Egypt, tak. Egypt and Beyond. Jak tam dojść? Aha, tam jest super. Też tak się zastanawiam nad nowym odcinkiem vloga. Z tym, że no nie wiem, co w nim umieścić ewentualnie, bo no niby mam tam jakieś tematy, ale jakoś nie mogę się zebrać do ich realizacji, bo miałem o astronomii, ale to bym musiał... Chyba jakiś żart. Nie no. Nie no. Widzę, co mi się zdaje, że... A nie, ten zapis tak czy tak by przecież mi nic nie pomógł. No genialnie. To będzie bardzo długi part. Świetnie. Co ja tak sobie w połowie drogi strzelę gdzieś zapis, bo nie chcę tego jeszcze raz przeżywać. Proszę. O. Dziękuję bardzo. I teraz lecimy znowu. I co ja sobie już tutaj odpuszczę teraz takie powolne schodzenie. Polecimy tym skrótem, o którym wam mówiłem, że normalnie go nie będę używał. To jest ten Schweppesa. Aż mi kusi, żeby go wypić i chyba go wypiję. Ej, on ma tylko 120 kalorii. Trochę więcej, 160. Sorki, mam Skype'a włączonego. Okej. Sorki. Musiałem na coś spojrzeć. Na tym napoju. Nie, tutaj nie. Strzelę sobie zapis. Pytanie, jaki to by... to była cyferka do zapisu. F6 5. Co? Jak zapiszę, to zaraz do was wrócę. Dobra, jestem. F6 jest zapis na przyszłość, żebym pamiętał. No kurczę. Czek.
po raz trzeci kolce i po raz trzeci apteczka nas czeka. Gdzieś tam do zebrania. Swoją drogą przypomniałem się o mojej serii Minecraft, którą kiedyś nagrywałem. Też jakoś teraz mi się nie chce jej nagrywać. Jakoś tak podeszła mi ochota. Kiedy ją nagrywałem? Kiedy ją nagrywałem? W kwietniu? Czy w marcu? Swoją drogą jestem bardzo ciekaw nowego GTA, które wyszło. GTA 5. Co tam w nim jest? Bo słyszałem sporo superlatyw na temat tej gry. Ale jakoś się nie pali mi się do kupna, póki co, bo nawet kasy nie mam. Może sobie ściągnę kiedyś, chociaż wiecie co, boję się trochę wymagań. Znaczy wymagań tej gry, bo już czuję, że mogą być nieziemskie. Czekajcie, i teraz mam ten klucz, tak? I jeszcze jest nam jeden srebrny potrzebny. Czy właściwie niepotrzebnie tędy schodziłem? No. Drugi raz w życiu mi się na let's play zdarzyło kichnąć. Bardzo lubię. A jak mi ktoś nie powie na zdrowie, to mi będzie przeklęty i niech nie zaśnie 3 noce z rzędu. Jak teraz, kurde, babo, nie trafisz, no. Co ja sobie jeszcze raz strzelę zapis. Szybki wypadek. I teraz tędy mam iść, tak. Czy nie, bo już nawet nie wiem. Czekajcie, bo ja muszę się dostać. Dobre pytanie, gdzie ja się muszę dostać? Gdzie są te drzwi? One są tam niżej czy wyżej? Okej, dobra, wiecie co, ja może... Pytanie, czy tu się tak da? Nie wiem, bardzo chyba. Nie, tak się nie da. A szkoda. Kurde, jestem w kropce trochę. Co ja sobie pójdę tutaj, zobaczę. Tutaj też nie, bo to trzeba pójść do tego miejsca tak jakby nad nim. Może mi oświeci nagle. Pójdźmy raz jeszcze. Czego mi się dźwięk? Okej, sorry, wiecie co, przez przypadek kliknąłem wyciszenie enterem, nie wiem jakim cudem.
Ale mi się włączyło. Bo tędy to się nie da dostać. Właśnie to jest to, co wam mówiłem, że ja tutaj dużo błądzę, pomimo tego, że to moja ulubiona plansza. A wiem, że to jest pewnie banalne, ale... Wiecie co, jeszcze raz wpuszczę tutaj tę wodę i zobaczymy, co się stanie. Jeżeli to nie pomoże, to wrócę do was po sprawdzeniu z solucją, bo nie chcę tu wisić całego dnia na szkórę. Albo może to jakoś stąd się dostawało, ja już naprawdę nie wiem. Wiecie co, pójdziemy sprawdzić, bo... Tutaj te szczurki sobie pływają. To chyba był sekret. Dobrze pamiętam? Ja, to był sekret. Tupa. Mamy problem. Gdzie tutaj teraz leśnić? Co? Chyba, że to tędy się szło. Z drugiej strony to było trochę dziwne, bo jak nam się muzyczka z tła włączyła. Nie wiadomo, dlaczego tam nic nie było. Kurki. I do kurki. Zastanawiam się, jaką następną serię mógłbym nagrać. Gier, nie wiem, może macie jakieś pomysły? Nie, no przecież ja stąd, kurczę, przyszedłem. To już w ogóle jest absurd, że mam się tutaj brać. Spory fuks, co ja sobie jeszcze raz zapiszę. Spory fuks, naprawdę. To naprawdę ja do was wrócę, już będę wiedział, o co chodzi. Okej, okay, jestem, słuchajcie. Już wiem, gdzie trzeba iść. Z tym, że... Nie wiem, czy mi się to teraz uda, ponieważ... aby dotrzeć do tego miejsca, musi być wypompowana woda. A ja nie wiem, czy ona jest wypompowana, więc... Jak coś, to słuchajcie, będziemy musieli lecieć podwójnie.
Mam ze sobą kawę, bo leci w nie słodka, w ogóle nie spodziewałem, bo kawy nie słodka. Ogólnie jest dzień następny. Mamy godzinę, bo nas uczyściłem, dzisiaj 1 października. Tak, jesień, słuchajcie, jest piękna. Jest słońce, no jest łodzianka, trudno. Jest słońce, jest w miarę ciepło, jest tam 12 czy coś takiego stopni, więc świetnie, no prognozowali właśnie taką jesień, taką dosyć, jak to się nazywa, złotą jesień. Bardzo się cieszę, bo ja nienawidzę jesieni, kiedy jest szaruga cały czas i tak dalej. I co takie dni, to może były z 3-4 wtedy, takie szare. Taka szaruga to może się, nie wiem, pod koniec listopada zacząć robić i wtedy od razu niech śnieg sypnie, będzie spokój. Jakbym ustawiał pogodę, to w zimę byłoby minus 20 stopni, lato byłoby od 15 do 40, a na jesień było, i na wiosnę byłyby takie idealne temperatury na krótki rękawek, ewentualnie czasami na jakiś płaszcz czy coś takiego, więc myślę, że większości z was mój sposób ustawiania pogody by się spodobał, no niestety nie damy rady. Okej, dobra, znowu niepotrzebnie tutaj zszedłem, nerwuje mnie to. Okej, musimy się udać do tych pierwszych albo drugich brud, już coś nie pamiętam. W każdym razie tam, gdzie te małpy biegały, był pier i tak dalej, bo właśnie po opuszczeniu wody tam się można... Teraz zrobię sobie zapis szybki. Tamtędy można właśnie pójść. Proszę, nie zabij się, proszę. O, dziękuję. Gdzie mnie już zaczyna męczyć ta plansza, więc chcę ją nagrać jak najszybciej. Okej. Czy to jest tu? Tak, to jest tu. Ale mi dobra kawa wychodzi. W ogóle złośliwość dobrej kawy. Jak się zrobi dobrą kawę za pierwszym razem, to jak nagle chce się drugą, ma się taką wielką ochotę, to już nigdy takiej drugiej dobrej się nie zrobi. To jest złośliwość kawy. Strasznie mnie to denerwuje. Bo teraz mi nie wyszła taka dobra jak do śniadania na przykład. Teraz mi wyszła taka bardziej delikatna, w której mi taka gorzka perfidnie wyszła. Żałuję. Ja zawsze wsypuję mniej więcej tyle samo, bo całą czubatą i odrobinkę. Więc nie wiem. Ostatnio się przerzuciłem z kawy tak, że była 1/4 na mleko, to teraz prawie połowa. Połowa kawy, połowa mleka, nie? Teraz tak się przerzuciłem. Ciekawszy ma smak od razu. Tutaj. Staram się nie jeść ciastek, ponieważ od dziś staram się jeść w miarę zdrową. Wiem, a wszyscy się teraz będą śmiać. Jakub i zdrowe odżywianie. Nawet jak byłem wegetarianinem, to się zdrowo nie odżywiałem. Niestety. Ale powiem wam, że naprawdę chciałbym mieć w sobie takie zaparcie. Oczywiście nie jelitowe, tylko takie zaparcie, wiecie, psychiczne, żeby jeść zdrowo, jakoś tak mieć wrodzone, nie wiem, niechęć do słodyczy, do słonych przekąsek, bo no kurde, chyba nie muszę nikomu mówić, nie, że to przedłuża życie, nie? Jest niepodważalnie. Co mi tutaj łazi? Pierdolę, się przestraszyłem. I no zdrowe po prostu. Okej, jesteśmy tutaj w końcu tej sali. Musimy, słuchajcie, otworzyć te drzwi. Mamy za nimi ostatni srebrny klucz. No gdzie? Ja baba. Tutaj mi lata. Teraz musimy się wspiąć do górki. Okej. Pytanie, czy gdzieś tu jeszcze sekret nie był ukryty, bo coś tak mi się dziwnie kojarzy.
Ale chyba nie. Zobaczymy. W ogóle zimno mi jest dzisiaj cały dzień. Chyba chory będę. Ile już nie jestem. Dobra, tutaj niczego nie ma, rozumiem, tak? I pacy dźwignią. No i mamy drzwiczki otwarte. Okej. Okay. Teraz się przypatrzmy, czy tutaj nic nam gra nie skrywa pięknego. Jakiś naboi, czy... apteczek. Okej, okay, na szczęście nic. Chociaż to mnie jakoś tak fascynuje, co tam jest. To coś jeszcze tam udam za chwilę. Muszę tam pójść, bo to mi nie da się tego spokoju nie zasnąć dzisiejszej nocy. No bo chyba się stąd nie zabiję, nie? No, na szczęście. Co my tutaj mamy? Aha, tu nic nie ma. Dziwne, bo tak dziwnie ciemno, jakby coś tam było. Okej, okay, dobra. W takim układzie zabieramy ostatni srebrny klucz. Aha. I lecimy, słuchajcie, ku przeznaczeniu. Ja pierdzie! Zapomniałem o nim tutaj. Kurde. Kurde, na serio. Po tylu latach grania, 10 lat grania w Tomb Raider ponad. Czekajcie, od kiedy ja gram od 6 roku życia, to przepraszam, 12. I kurde, zapomniałem o pierze. Ja pierdolę, nie wiem. To fajnie, że 12 lat grania w Tomb Raider. Okej. Okay. Czuję się już stary przez to. A też powiem wam, że wspomnienia z dzieciństwa właśnie z Tomb Raiderem są magiczne. Aha, ja tędy muszę pójść, tak? Kurde, nie ten przycisk. Próbuję doskoczyć, bo tylko się nie zabij. No i możemy popodziwiać mózg. Nie wiem, jaki jest cel pokazywania mózgu, ale... Nieważne. Dzisiaj się chyba na spacer jakiś wybiorę, korzystając z tej pogody. Tak dzisiaj wychodzę. Mamy 2 srebrne klucze i 1 złoty. Używania kluczyków bardzo. Będą lwy? Coś tak mi się kojarzy. To mi się coś ubzdurało. Okej. Okay. Używamy naszej pięknej delci, żeby zapisać. I idziemy tutaj. No i ja tym razem nie dam się tutaj przestraszyć, ponieważ wiem, że to jest małpa, więc ja sobie przygotuję shotguna. Cześć. Okej. Okay. I używamy złotego ostatniego klucza. Ale to jeszcze nie koniec. Nie tak właśnie. Kicie na nas jeszcze czekają tutaj. Okay. I kolejna bardzo fajna rzecz. Sobie tylko... Dobra, ostatni raz już zapisuję naprawdę, bo... W sumie była delcia, więc... W niektórych z tych miejsc tutaj są poukrywane aptenie, a w niektórych są po prostu w tych zapadniętych pogodach kolce, więc warto się tutaj jeszcze rozejrzeć. Tutaj kolce. Aha, to jest. Ja podzielę. Tutaj jest ta aptenia, nie? To gdzie jest ta aptenia w takim układzie? No gdzieś to przecież było. Pamiętam to. O, jest, jest. Dobra. Tutaj. Mała aptenia.
Okej, okay. Mamy tutaj taką praktycznie całkowicie bezsensowną salkę. Mam wrażenie, że oni nie widzieli po prostu, co z tym zrobić, ponieważ to jest jakieś wielkie, wielkie halo, a jest praktycznie pustą. No i teraz mamy, słuchajcie, dwa... Ej, tutaj coś nie jest. Aha, okej. Okay. Teraz mamy, słuchajcie, dwa wyjścia. Albo możemy już ukończyć planszę, albo zdobyć jeszcze kilka ciekawych rzeczy. No, ja wolę zdobyć kilka ciekawych rzeczy. Więc użyję sobie dźwigni. Ale są trzy lwy, więc... Hello. Ej, ale jakie wytrzymałe dziady giną. No chodź, chodź. No i mnie użarł. Okej, okay, aż trzy lwy. Ale z tego co pamiętam, to się chyba opłacało, ponieważ nagroda była... o wiele większa, aniżeli użycie samego... samego naboju. A po co nam się te drzwi zamknęły? No nie rozumiem. Tą drogą... A, ten kamlot musimy sobie chyba tutaj przystawić. Okej, dobra. Nie rozumiem sensu tej dźwigni. Okej. Także jeszcze nas chwilkę tutaj... Chwilkę roboty czeka. Ale myślę, że... Was to nie znudzi, no jeżeli... Jeżeli bardzo was to znudzi, no to możecie sobie przewinąć. Gdzieś tam YouTube kiedyś umożliwił przewijanie filmów. Właśnie dziwne by to było, jakby nie dało się przewijać filmów na YouTube, jakby trzeba było wszystko oglądać od początku do końca. Dziwne by było. Swoją drogą nie podoba mi się, że YouTube wiecznie coś zmienia, co chwilę z tymi paskami coś robi. Kiedyś jak się klikało w ten, nie kołowrotek, tylko w ten kółko zębate, to sama jakość była, nie? A teraz zmienia się chyba adnotacje, zmienia się rozmiar ekranu, zmienia się jakość i jeszcze jest dodatkowy przycisk na pełen ekran, no co jest dla mnie w ogóle już totalnym absurdem. Nie wiem, czy oni tego YouTube'a robią dla debili, czy po prostu im się nudzi. Bo jestem pewien, że to jest kupa kasy, odnowienie czegoś i mogliby w końcu zrobić coś naprawdę fajnego. Na przykład, nie wiem, powrócić do starego YouTube'a sprzed 3 lat, który był piękny, cudowny i najlepszy ze wszystkich. Albo tło ustawić i tak dalej. A nie... Ja pierdzielę! Nie wiedziałem, że tutaj coś jest. No, trochę przesada, nie będę na szczurę. No. Pistoletu użyłem. No nie dokończyłem kwestii, bez przesada nie będę używał shotguna na szczury. Okej, okay, i mamy, jak widzicie, naboje do magnumów. A magnumy są chyba silniejsze niż shotgun. Więc zwróciło to nam się. Kurwa, bym spadł i się zabił, to chyba szał dostał. Ale na szczęście uniknąłem śmierci, dobra. I idziemy ku wyjściu, tam już wszystko było, tam już wszystko żeśmy zdobyli, więc... Pak, 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 pak. Okej. No i ukończyliśmy planszę The Cisterns, zabiliśmy 31 istot, zebraliśmy 28 przedmiotów, zebraliśmy wszystkie 3 sekrety i zajęło to nam 50 minut i 31 sekund, oczywiście mniej więcej, to trochę więcej tam wyszło, bo ja ginąłem wiele razy, ale plansza poszła, tak jak mówiłem, w dosyć długim czasie, ale przyjemnie, przynajmniej według mnie sobie musiałem rozwyższać. Także... Nieważne, że ona wpadła dwa razy, nie? Do tej samej wody. No dobra, ja tutaj zakończę let's playa. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dzięki za oglądanie. Cześć.